Po niespodziewanej porażce ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki i przegranej w Sosnowcu zwycięstwo nad Olimpią Jawor było już koniecznością i cel ten został osiągnięty. W piątej kolejce spotkań o mistrzostwo pierwszej ligi kobiet akademiczki po trwającym prawie 2 godziny meczu pokonały Beniaminka z Jawora 3-1. Ze zwycięstwa zadowolona była MVP tego meczu Joanna Ciesielczyk. Takie było założenie, że no już po tych dwóch ostatnich meczach, gdzie niestety nam zabrali punkty przeciwnicy, to musimy wygrać i naprawdę to nas napędzi na kolejne mecze i chciałyśmy, tak miało być. Pierwszego seta podopieczne Wojciecha Czapli wygrały 25-15, w drugim o 2 punkty lepsze były Olimpijki. Gliwiczanki musiały więc rozegrać jeszcze 2 partie, zanim dopisały sobie 3 punkty. Skąd to falowanie formy, tłumaczy przyjmująca AZS-u. Pierwszy set fajnie, weszłyśmy. Na początku może nam uciekło 2-3 punkty, ale potem już zaczęłyśmy doganiać rywalki i mieć jakby grę pod swoją kontrolą. Mniej błędów i to zaważyło na naszej wygranie. Drugi set sądzę, że może trochę odpuściłyśmy po tym pierwszym, może posadziłyśmy trochę, że będzie łatwiej, ale no końcówka nam uciekła, to jest najgorsze, ten nasz niuans taki i doszłyśmy im na 23-23, no ale niestety rywalki okazały się mocniejsze w końcówce. Sądzę, że nadal mankamenty to swoje błędy, że musimy je wyeliminować, żeby ich było jak najmniej, ale już po tym drugim secie, gdzie zauważyłyśmy, że nie będzie tak prosto, że nie możemy sobie odpuścić żadnej piłki, po prostu spięłyśmy się i chciałyśmy pokazać swoją jak najlepszą grę i udało nam się. Najbliższy weekend siatkarki będą pauzować. O ile nie zostaną zawieszone rozgrywki, to 7 listopada w Szczyrku akademiczki zagrają z kadetkami ze Szkoły Mistrzostwa Sportowego. Jaki cel stawiają sobie podopieczne Wojciecha Czapli na ten mecz? Sądzę, że teraz już patrząc na mecze, jakie rozegrał Szczyrk i wyniki, to będzie to bardzo ciężki przeciwnik, ale mamy nadzieję, że powalczymy, zagramy swoje i wyjdziemy zwycięsko z meczu.